Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Piłka dla Wszystkich. Jestem Ewa Pajol i zapraszam na rozmowę. Pajor, schudzik, chudzik w pole karne. I Ewa, Ewa piękny strzał. 4-0. To jest pogrom. Ewa Pajor doczekała się gola. Na pewno bym zwróciła większą uwagę na lepsze odżywianie się, bo na pewno gdy miałam wtedy, można powiedzieć, 14 czy 15 lat, to odżywianie na pewno nie było super. Na pewno bym zwróciła większą uwagę właśnie na technikę użytkową, czy to jest właśnie przyjęcie piłkę prawą, czy to lewą nogę w różnych sytuacjach, bo na pewno tutaj w Niemczech zwracają bardzo na to uwagę. Gdybym była mniejsza, gdybym to już wtedy trenowała, to na pewno gdzieś ten przeskok nie byłby taki duży. Dla młodej piłkarki czy piłkarza jest to bardzo ciężkie, bo jednak ja już wyjechałam do Konina, gdy miałam 13 lat i musiałam się usamodzielnić. Oczywiście tam było zrobione jedzenie, ale jednak gdzieś czy to rano przed szkołą nie chciało się iść na siadanie, czy to jeszcze przed treningiem, bo my zawsze rano bardzo wcześnie miałyśmy trening, a dopiero później szkołę, to jednak na to śniadanie się nie chciało schodzić i od razu szłyśmy na trening, a to nie powinno tak być. Właśnie odżywianie jest bardzo ważną kwestią. Zrozumiałam to dopiero tak naprawdę, gdy przyjechałam tutaj do Wolfsburga i wiem, że teraz takie może dla tych małych piłkarek czy piłkarzy właśnie to jest gdzie odżywianie, przecież jemy co chce, a jednak gram dobrze w piłkę, ale to okej, wystarcza ci na teraz, ale na później to już niestety nie wystarczy. Myślę, że te początki są bardzo ważne i że właśnie takie głosy, gdzie są, że na przykład może nie powinnaś grać w piłkę, bo jesteś kobietą, czy po prostu jesteś za mały i nie powinieneś grać w piłkę. Moim zdaniem to są takie niepotrzebne rzeczy i właśnie wtedy musimy być silnie mentalni i się nie po prostu nie poddawać, bo to są takie rzeczy, gdzie naprawdę, gdy jesteśmy bardzo, bardzo młodzi, to może nam to zaszkodzić i niestety możemy dalej nie grać w piłkę. Powiem szczerze, że nigdy mnie to nie obchodziło, co mówią inni. Po prostu ja wiedziałam, że chcę grać w piłkę nożną i po prostu do tego dążyłam. Takie cele, myślę, treningowe pomagają i na pewno ja też mam takie cele. Wiem, że w następnym treningu będziemy właśnie miały dużo okazji, żeby strzelać bramki. I ja sobie zakładam, że po prostu chcę strzelić tyle i tyle bramek, czy po prostu chcę podać wszystkie dokładnie piłki do koleżanki. Oczywiście, jeżeli chcesz grać na najwyższym poziomie, to trzeba te przyjemności odłożyć troszeczkę na bok. Są chwile, gdzie można sobie na to pozwolić, ale trzeba wiedzieć kiedy, żeby to fajny poziom i fajny taką właśnie luz do tego złapać. Naprawdę trzeba to fajnie sobie poukładać i trzeba złapać ten balans, ale myślę, że jednak to poświęcenie musi być bardzo duże. Każda piłkarka i każdy piłkarz jest całkiem inny i niektórzy są wycofani, niektórzy są, że od razu wchodzą do szatni i czują się jak u siebie. Więc naprawdę ta odpowiedź nie może być taka i taka, bo każdemu to nie pomoże niestety, ale na pewno trzeba być otwartym na pomoc. Często słyszymy, że piłka nożna nie jest dla kobiet, a ja myślę, że piłka nożna jest dla wszystkich i nie ma podziałów i myślę, że po prostu się tym nie przejmować. Ja często to słyszałam, ale po prostu jednym uchem puszczałam, drugi wypuszczałam, bo myślę, że jeżeli chcemy grać w piłkę i to kochamy, to na pewno trzeba dążyć do tego, aby spełniać swoje marzenia, a nie słuchać, kto to mówi. Walka w powietrzu. Uwaga, Ewa Pajor, kapitalny gol! To jest wyrównująca bramka w 28 minucie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku Piłka dla Wszystkich.